prototyp protezy ludzkiej ręki. Mieliśmy z kolegą taki pomysł, żeby pomóc ludziom, które stracili rękę. No i takie te rozwiązania, które są na rynku, wykonane są na napędach elektrycznych. My chcieliśmy zrobić coś trochę bardziej kreatywnego. Wykorzystaliśmy do tego napędy pneumatyczne, które mają lepszą dynamikę i ważą trochę mniej. Moim celem projektu było zrobić sterowanie tą protezą. I ja sobie wybrałem taki, że po prostu będę sterował tą protezą przy pomocy swojej ręki. Jest taka rękawica specjalnie wyposażona z czujnikami zgięcia. Znalazłem w internecie te czujniki. One są zrobione z takiego materiału Velostat. On jest piezorezystywny, to znaczy, że reaguje na różne odkształcenia. I przy odkształceniach on zmienia się swój opór. To jest taki siłownik pneumatyczny, że jak pompujemy jego powietrzem, to on się skurcza. Ten siłownik jest przywiązany do palca za pomocą takiej linki, które w anatomii się nazywa ścięgno. Przy skurczeniu tego mięśnia pneumatycznego zgina się palec. Na odwrocie tych palców zamontowane są takie taśmy gumowe, które wykonują rolę prostowników, czyli prostują palce. Kiedy zginasz palec, to on wysyła sygnał, który dalej idzie do protezy i na protezie ten palec tak samo zgina się z tym samym procentem zgięcia. Czyli jak zginam to na maksa, to tam też będzie na maksa. Jak zginam o połowę, to tam też będzie o połowę. I tak każdy palec. Robiliśmy to przez 2 miesiące. Najciężej było zrobić tą rękę całą, żeby palce się zginały i rozginały tak, jak nam trzeba. Ten model naszej protezy, on jest odpowiednio do kości ludzkiej ręki. Czyli każda kość jest taka sama jak w ludzkiej ręki. Panowie Jarosław i Paweł skonstruowali prototyp dłoni bionicznej, która została skonstruowana w oparciu o ich własny pomysł z użyciem mięśni pneumatycznych. Prace zostały obronione miesiąc temu, zostały ocenione przez recenzentów i promotorów bardzo wysoko.